Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Vampyr. Uwaga, fuks jak cholera. Chciałem się przejść właśnie do handlarzy, żeby ich obskoczyć wszystkich. Ponieważ jest nowa noc, więc powinno się odświeżyć wszystko, co mają przy sobie. I proszę bardzo, walcząc ze stróżami Piriven, znalazłem przez przypadek tą babkę, do której mamy iść, aby dostać questa. O ile oczywiście gra zamierza mnie wpuścić do niej. Chyba nie bardzo. Zajebiście. Wiem, gdzie jest, ale nie mogę się do niej dostać. No po prostu świetnie. Wiem, że teraz się coś uda. Więc co? Szczegóły to będzie tylko to, nie? I tyle. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Dobre pytanie. No serio, no nie, czemu nie otworzysz tych drzwi? Chłopie! Nie, to jest tylko jakiś plakat do obejrzenia. Tutaj... Gustavo... A, to jest to miejsce, dobra. To nie, tu lecimy dalej. O, tu mogę wskoczyć. Nowa kryjówka? O, okej. Coś tam rozgarniane. Nie, to chyba nie jest nic nowego. No, tu już byliśmy. Ale trochę hajsu. Nie wiem, skąd ten hajs się tu wziął. Bo mam wrażenie, że już tą kryjówkę całą splądrowałem, no ale... Jak się resetuje, to co? Nie skorzystać. Zbieram wszystko jak leci. Ktoś tu w pokera grał przez noc, czy jak? Przez dzień, przepraszam bardzo, bo jest kolejna noc, czyli minął dzień. Nie, no nie wejdę do tej babki nigdzie, no. Mam tu po prostu otwarte drzwi, mam, że otwarte, są tu drzwi, ale nie mogę do nich w ogóle zapukać, no kurwa ż mać. Ona tam po prostu jest. Zajebiście. Co mi po tym, że wiem, gdzie ona jest, jak nie mogę się do niej dostać. Cholerny bezsens. Szybkie manipedi i do widzenia. Okej, jesteśmy w zachodnich dokach. Czyli stąd do niej jest blisko. A, tam się w środku pewnie zrespawnowali znowu. Ci stali stróże Priven. Dobra, wyłączmy to i biegnijmy tam, gdzie prowadzi mnie gra. O, kolejny skrót odblokowany. Do zachodnich doków. Pięknie. Po cichutku, po cichutku. Stun! Thank you, Mr. I was thirsty. Nie odpalę tego z tego, no. Teraz odpalę, teraz odpalę. A na górze jest typ. Hej. Tego się chyba nie spodziewał. Dobra. Lewo co miał przy sobie. Get them weapons! You pay for that! Wait a minute, czy wy mi chcecie powiedzieć, że ta bestia z nimi współpracuje? Reload. O tak, nie zmienię, bo kolejna rzecz to jest ten. O, i kurde, i zabiłem to, no. Chciałem z tego wystać krew.
Ale widzieliście? To stało po prostu obok nich. Oni mieli na to bestię totalnie wyjebane. Ja nie widzę innej możliwości, jak nie to, że ta bestia po prostu przez nich została tutaj nasłana. Dobra, tu. Ty, czekaj, to. A, to jest to przejście, dobra. To pierwsze, tutaj walczyliśmy z Bishopem. Znaczy, no nie dokładnie tutaj, ale kawałek dalej. Dobra, tam żeśmy szli. Tutaj nie. O, proszę bardzo, ciekawy skarb. Myślę, że można tak skwalifikować. Okej, tu jest kryjówka. Byliśmy w tej kryjówce? Byliśmy na pewno, 100%. Dobra. W tym kierunku. 150 metrów jeszcze. Nocny dok. I tak, i tutaj żeśmy walczyli z Bishopem. Aktualnie są tu ludzie od Priven. Właśnie, muszę sobie wyciągnąć w końcu tę kosę. Bo się ulepszyłem, ale w ogóle jeszcze nie walczyłem. I Bishop tu jeszcze leży, proszę bardzo. Proszę, dziwne. No. Kurde. Aj. Prawie. Teraz się udało, pięknie. Leczenie i krew odzyskana. Co jest? A nie walczą jednak z tym, no to czemu jak ja tam stałem, to... Czemu jak ja tam byłem, to nie walczyli? Dziwne to było. Okej, coraz więcej tych Privenów tu jest, widzę. Zabili to? Nie, ciągle z tym walczą. Hej. Myślałem, że po raz pierwszy uda mi się to na 4 osoby na czterech przeciwników, niekoniecznie osoby, bo... To coś już osobą raczej nie jest. Ale niestety wilkołak zarąbał mi jednego typa, zanim ja zdążyłem wykorzystać mojego ultimate'a. Dobra, tutaj gdzieś jest tępiciel Priven. Tutaj był tępiciel Priven. Dobra, nabój. I tak dalej, 84 metry w tamtą stronę. Czy znajdę kogoś, z kim będę mógł pogadać? Nie, chwilowo są tylko przeciwnicy. One shot po prostu z tej broni. Na niektórych widzę wchodzi. Tutaj płytka. Ten nic mi nie zostawił, a tutaj pył glinowy i odłamek stopa aluminium. Brama do Finsbury. Czyli już jesteśmy w West Endzie. Bo już jest stabilna dzielnica, tylko West End jest chwilowo stabilny. No nie, w sumie to nie, jeszcze Whitechapel jest stabilny, ale... Właśnie, czy my jesteśmy teraz w Whitechapel, czy jesteśmy w West Endzie? To jest dobre pytanie. Dobra, raczej tu już nikogo nie będzie. Ale dobra, trochę nie ta opcja. Trochę pokorzystałem już z tej pały, no, znaczy z tej pały, z tej kosy, no to... myślę, że... A może tą pałę z kolcami wymienię, bo to jest też taka broń dwuręczna, a jeszcze z nimi korzystałem, a to wymienię na tą pałkę. I zobaczmy, co tu się staje. What's in there for me? There's been a fight. Znajdziemy na pewno trochę rzeczy. Doszło tu do walki. Po czym poznałeś? Okej, tutaj został ten koleś zawleczony ewidentnie. Tutaj kolejny jakiś plakat zniszczony. Rekrutacyjny chyba na wojnę. Co jest? Czy on został wywleczony, po czym wypieprzony przez okno? Czy jakiś wampir wyskoczył z nim przez okno? This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? No poza tym, że na pewno jakiś wampir, no to nie wiem, bo na pewno nie zrobił tego człowiek.
Okej, fajne rzeczy są tutaj pochowane. Tu w ogóle drzwi rozjebane. Ciekawe, czy już takie były, czy to też sprawka wampira. O, tutaj jakieś skrzyneczki. O, chinina, fajnie. Jakaś sprężynka. Where does this blood trail lead? Very good question, Jonathan. Very good question. Jeśli ktoś nie lubi tego widoku, to przykro mi, ale muszę... It's locked. Dobra, tu jestem do otwarcia. Muszę z tym... Muszę mieć to włączone, bo wtedy łatwiej jest tą krew zobaczyć na ziemi. Dobra, mam iść tam, to się przejdziemy w tym kierunku. A, jeszcze w sumie jak tak zmieniam, to... Autofagię zmienię swoje z powrotem na włócznik krwi. A... Pazurki... Masz tą mgłę z cienia. Rzadko tego użyję. Rzadko to wykorzystuję. Hasz. Okej, tu mamy dwóch. Przedmieścia Popcolar. Dobra, tutaj to jest ta zwykła pała. Znaczy ta pała dwuręczna, ale ona działa chyba w podobny sposób co ta kosa. Chociaż ta ma. Chociaż ta bardziej ma ogłuszenie. Bije pod ogłuszenie. Kosa jest pod damage, a ta pała bardziej pod ogłuszenie wchodzi. Szpital. A nie, w szpital Pembroke teraz jesteśmy. W szpitalu Pembroke, dobra. Ale okej, okay, kolejne dojście. Do tej części. W sumie zobaczmy, jak teraz wejdę. Tak, West End, dobra, jest napisane. Jesteśmy w West Endzie. Czyli się zdeczka nie pomyliłem. Tu jest typ. No. Pięknie. Ale te bronie dwuręczne są takie idealne, wydaje mi się, właśnie do stunowania. No, tu pan umiera. Dość szybko nawet, bym powiedział. Hajsu, coś tutaj, tutaj. Kolejny jakiś rekrutacyjny dla pielęgniarek tym razem. Fiolka, szylingi, szyling właściwie powinno być, a nie szylingi. Tutaj. You're surprising. Occasionally, you make a good point. How's that? We're being misled, or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. No i zostaliście właśnie spałowani. Trundle byłby dumny. Wow. Czy ona jest sztyletem przybita do drzewa? A przecież dlatego, że ma róże w gardle. No, w ustach, ale pewnie zahaczone o gardło. Dobra, kieszenie myślę na koniec. Stan zwłok. Her shoes and clothes are quite worn out. I to tyle? Okej. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Nie, chyba nożem jest przybita, ale dość mocno pewnie jest wbity. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Kwiat Mary. Zabłocony i przewiędły kwiat. Prawdopodobnie ten rzucony na trumnę Mary podczas jej pogrzebu. No dobra. Golden watch in her pocket. Jej się raczej nie przyda. Piękny zegarek. Ładny złoty zegarek znaleziony w kieszeni kobiety, która została zabita przez nieznanego wampira. Nie, może ktoś rozpozna zegarek i powie nam, kim jest ta osoba? Okej, a to kto? It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. I have this thirst for blood.
Co, teraz będziemy się bawili w kotka i myszkę? Jeśli tak, to kto tu jest myszką? Okej, wróciliśmy do Whitechapel. Bo myślę, mogę to na razie wyłączyć. Mogę wrócić? Mogę. Dobra, co jest tutaj? Niewiele. Czy to jest ta kryjówka? Nie, ale to jest... To jest ta miejscówka! O kurde! Dobre pytanie. I won't let you escape. Czemu ja nie mogę wskoczyć na dach za nią? You're very fast, but I'll catch you. Nie wiem, czy ona jest aż tak szybka. Cmentarz wracamy, widzę. They've all been butchered. 9 pocisków. Thank you very much. Okej. Kurde, akurat obok gdzieś tu powinny być zwłoki tego ziomka, co go wy... którego ten cały... którego ten cały rąbnięty ksiądz wysłał na cmentarz. Plus ciekawe, czy jest tutaj ta kobieta. Dobra, mam iść tam, a ją wcześniej znalazłem tutaj. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No, patrzcie, coś się zmieniło. By the look of his clothes, this man's a docker. Co, tutaj jakiś przebity? Samuel pytanie, czym? I had better follow the blood trail. No, krwi tu się polało sporo. Tylko pytanie, gdzie ta krew mnie zaprowadzi? Okay, to jakiś mały kawałek. Kawałek, tak, kawałek. Leciutko od... Leciutki odprysk. Okej, on mnie prowadzi z dala od tego celu, więc póki co podejmiemy się tego tropu. Okej, tylko teraz pytanie, która krew jest która? Okej, to jest chyba ta z questa. A nie, dobra, to są skale i trochę szczurów. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. A w skala się zmienił! No to... Sorry, ziomek, no. Miło było. Chyba. Dobra, wymieńmy te bronie. Chcę tą pałę normalną sprawdzić, jak się sprawuje. Dobra, są szczury, ale oni nic nie zostawili? Wygląda, że nie. No dobra, tędy. Mogę wejść. Jest trup. Ma rzeźką krew przy sobie. O, pięknie spałowany. Tutaj krew wyssana. Trochę zgarniętych rzeczy. A bym pominął jeszcze, kurde. Tutaj pusto. Tutaj coś. O, ale to kryjówka odblokowana totalnym przypadkiem. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Tutaj. Czyli co, z Pembroke musiał być tędy i... No i tu, bo czerwone to jest zabudowanie, jak rozumiem. Tędy wyjdę, tędy wyjdę. Tutaj coś nie coś. Tutaj też. No to samo właściwie. Zobaczmy.
Rzeźka krew. Niewielka dawka rzeźkiej krwi. Nadaje się na serum wytrzymałościowy dla wampirów. Okej. Okay. Drugie serum. Przyspiesza wzrost wytrzymałości o 100% w ciągu... Czy no w ciągu, na następne 15 sekund. I za 1, za 2 i tu pewnie będzie za 3 na to silne serum. Ja to jak na razie nie wykorzystuję w ogóle tych serum i... Nawet gdybym chciał, to jak na razie ciężko by mi robić tego więcej. Bo tu dwie sztuki rozwodnionej krwi są mi potrzebne, a ja mam tylko 4. Tej rozcieńczonej odżywczej mam bardzo dużo. Krzepkiej też. No ale akurat regeneracyjne to nie jest mi w ogóle potrzebne serum. Wystarczy mi tylko ugryźć jednego gościa i się wyleczy za o wiele więcej. Dobra, czy mnie stać na ulepszenie czegoś? Nie do końca, no chyba, że... Na przykład tutaj, Lupara. No na Luparę na jeden level byłoby mnie stać. Ta używana pała. Tego? Tego? Czy... Nie, tego teraz używam. Ale to w ogóle było coś innego. Jeden niewielki fragment porządnego uchwytu, żeby ulepszyć tą wspaniałą pałę, czyli tą pałę do wspaniałej. Dobra, tutaj porządna piła chirurgiczna, no to te uchwyty są im potrzebne. A tu jest co potrzebne, zwyczajne uchwyty, no ale też no, na jeden poziom. A dobra, niech będzie. W finale i tak będzie ulepszy sobie wszystko, no to niech to będzie na zielono i to niech będzie na zielono. Tutaj krew po trafieniu czy ogłuszenie? A, ogłuszenie. Tutaj usprawni i już było. I to. Obrażenia, ogłuszenie. Ogłuszenie. Dobra. Tutaj maczetę nie ma co sprawdzać, bo to jest broń. I tak to pewnie ulepszę do drugiego poziomu, no ale dalej nie mogę. Więc nie ma co dalej na tym patrzeć. Znaczy, dalej na to patrzeć. Tutaj. A, tutaj właśnie nie ma. Zwiększa zadane obrażenia. Jeszcze bardziej zwiększymy ogłuszenie. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj też jest. O, tu na przykład nie mam. Skróć przeładowanie, zwiększa zadawane obrażenia. A skróć przeładowanie. Tutaj jest wszystko. Lupara od tego jest ulepszona. A tu musiałbym samą Luparę najpierw ulepszyć, ale to myślę warto pozbierać na jakąś inną broń. Albo tą w sumie ulepszę. Na niebieski poziom i jeszcze bardziej skrócę czas przeładowania. Dobra, tu dalej nic bardziej z tym wszystkim nie zrobię. No tu mogę poprzetwarzać wszystko. O, nity mi tam wypadły z tego, dobrze widziałem? Czemu ja opcji rozbierz wszystko? Takie moje pytanie. Dobrze widziałem, nity mi tam wypadły? Kawałek, kawałek. Wspaniała piła chyba. A chyba, że nity to w broniach tylko. Tak, 3 nity mi wpadły z tego lusterka. Pięknie. Czyli jak coś, to już bym mógł ulepszyć sobie albo rewolwer. Przynajmniej no, jedno z tych bym mógł. Tu bym, no, jakby jeszcze 2 nity, to będę mógł ulepszyć rewolwer, jak znajdę jeszcze te porządne spusty. Dobra, ale poza tym nic więcej nie zrobię. No to okej, no to cofamy się. A w sumie zobaczę, jak wyjdę tędy, to gdzie mnie to zaprowadzi? To jest gdzie? Byłem tutaj już wcześniej, czy nie? Chyba byłem, bo inaczej był... Czy nie. Czy może byłem w okolicy, ale nie byłem w kryjówce. Jezus, jak to... Jak mnie irytuje po prostu ta... Tutaj dziabnięci jedną włócznią. Pięknie. To jest gdzie? Bo mogłem tutaj być z buta, ale albo tej kryjówki nie zauważyłem, albo... O, fragment zwyczajnego uchwytu, proszę bardzo. Albo mnie tu po prostu nie było. Chyba, że była zamknięta i tylko... I dopiero... Znaczy nie, bo nie było informacji, że to z drugiej strony otworzyłem. Tu nie, tu jest wejście do kanałów. Tu? Okej, okay, nie było mnie tu w ogóle. To jest informacja, która to potwierdza. Ale byliśmy tutaj.
Tu jest chyba wejście do kanałów, gdzie szliśmy ratować tego ziomka od tego. Jak on to miał? Oswalda chyba, żeśmy tutaj ratowali? Czy szliśmy go szukać? Coś takiego. Dobra, to wracamy w takim razie na cmentarz. Tędy. O, Whitechapel i West End. To są jedyne dwie stabilne dzielnice. Jak na razie. Gdzie w West Endzie jeszcze mnie w ogóle nie było, dlatego nie mogłem poleczyć mieszkańców. A właśnie, jeszcze pamiętnik mamy od tego. Jeszcze jest pamiętnik od... Pięknie. Od tego. O, rozwodniona rzeźka krew. Jak na życzenie, można by rzec. Teraz ją zdobyłem. Dobra, mogę wskoczyć tam. No nie musimy na ten cmentarz się cofnąć chyba. No, tam gdzie Mary została pogrzebana. Tutaj. Dobra. No tego wam chyba nie pokazałem, ani tego. To już było. Tutaj. Tutaj, tak. Tą w sumie chciałem znaleźć, ale nie wiem, gdzie ona jest chwilowo. Ten dalej nie wiem, kim jest i gdzie jest. W West Endzie ciągle nikogo nie znamy. Tutaj ta. Ja wiem, gdzie jest! Tylko czemu nie mogę do niej wejść? Tutaj tylko ten jest chory. Dobra. Tutaj śledztwa jest... krucjata, aby się zgłosić do ziomka. To mam przekonać, aby wróciła do Whitechapel. No ale ona powinna być tutaj, tak? Pokaż mi, gdzie ona jest. Gdzieś tam. Okej, to może się tym jeszcze zajmiemy? Jak zanim pójdziemy do questa głównego? Muszę ten pamiętnik jeszcze sprawdzić, muszę to pamiętać. Dobra, no musimy iść tam, jak nic. Zamknij mordę. Kolejny trup. Dobra, ta żyje. To jest najważniejsze. The world has gone complete. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. A jest wskazówka. Nie potrafi odejść od grobu swojego męża. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. No dobra, osobiste pytania. Mamy to, żeby wracała do domu. Tej o śmierci męża. Ja myślę, że możemy ją przepytać. Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence and I need sadness. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Nie do końca musisz rozumieć. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Ja powiedział, że coś po środku. Tutaj druga wskazówka od razu. Disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick.
I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Wydaje mi się, że cały ten quest odblokowuje mi wszystkie wskazówki do niej. Dokładnie. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician. One of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you. Since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Okej, okay, czyli wydaje mi się, że ja chyba musiałem z nią to wszystko przegadać, bo inaczej by mi po prostu, inaczej by jej odmówiła. Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. You should recover quickly after taking this. Thank you, doctor. No. Gładko poszło. Przepytana w 100%. Ale jednej wskazówki mi do niej brakuje. Okej, okay, mąż zmarł w wyniku choroby. Xiaoshun obwinia się o to, że nie zauważyła choroby męża. No ale dlaczego się obwinia? Ja tego nie rozumiem. Nie każdy potrafi zauważyć coś takiego. Mówię poważnie, niektórzy ludzie potrafią naprawdę zajebiście dobrze ukrywać, że są chorzy. Dobra, pogadane. Ten pamiętnik, ten... Ale to dalej gada do grobu swojego męża. Zanim pójdziemy tam, sprawdźmy ten pamiętnik. Nie tutaj. W tym kierunku. Pamiętnik. Niewielki pamiętnik, częściowo pokryty zaschniętą krwią. No dobra. Chwila tutaj. Całość. Tu. I tu dla was, proszę. Zobaczmy. Tobias zabił już kilku chorych podczas krucjaty, której celem jest oczyszczenie miasta. Tobias chce ogniem walczyć z epidemią. Tobias jest zdania, że pastor kościoła świętej Marii głosi fałszywą wiarę. Jedna wskazówka i chyba to się teraz odblokowało po przeczytaniu tego pamiętnika. Dobra, ale lećmy na ten cmentarz. Bo coraz bardziej nie podoba... Stawczo tajemniczemu wampirowi. Nie podoba mi się to, z kim my możemy tutaj zawalczyć. Ej, to jest ten typ, z którym gadaliśmy. What have you done? Vicar Larrabee. What happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ. What? Yuck! Is it really you?
Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Ale jak ja z niej krew wyssałem, nie zrobiłem z niej wampira. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget, puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother.
And this time for good. Jak ona jest wampirzycą? Niech mi to ktoś wyjaśni! Jeśli mi się kontroler wyłączy, no pięknie. Ej, co jest? Czy ja mogę go... Nie! Nie gadaj! Ja ci dam, stawia opór! Chłopie, kobieto, o co ci chodzi? No nie! Dobra, przecież to serum na krew teraz. Patrzcie, jak ja jestem wyrąbany, a ja nie jestem w stanie jej teraz trafić, mam wrażenie. Ja biję jej straszne obrażenia, ale jednocześnie ona bije podobne mnie. Dobra, ultimate! Okej, okay, ultimate widzę mocny. Mocno na nią podziałał. Kobieto! Ale to jest coś kompletnie innego! Jak to co zrobiłem? No wsadzałem sobie trochę tych do szyi. Oh, dobra, rozwalona. Ale gdyby nie ten ultimate, to bym nie był w stanie jej nic zrobić. Może nic, no. Dłużej by trwała walka. Ale widzieliście to? 21 level boss! Brother. It's time to... A ja lewe jej obrażenia robiłem. Forever. You know I will not play this game. Calm now, doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your... Co ty masz do tych ludzi? Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. No powoli w skala się chyba zamieniła, mam wrażenie. Albo ciało, albo moce i ciało wampira, ale umysł skala. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Okej, okay, muszę się ruszać normalnie. Co, do grobu ją wstawimy teraz? Nie wiem, czy mam po prostu iść do przodu, czy... Coś jeszcze mam robić. Czy mam iść w jakimś konkretnym kierunku? Chyba nie, chyba ją do grobu musimy odstawić. Ale jak? Jakim cudem? Ona się zmieniła w wampira. Przecież Jonathan wyssał z nią krew, a nie dał jej się napić swojej. To się kompletnie kupy nie trzyma. Kilka nocy później. O! Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come.
I know the answers I seek are hiding in our blood. Już myślałem, że to jest koniec, że to jest jakiś... jakaś cutscenka na końcówkę, czy nie, czy coś, ale nie, to jest tylko... między rozdziałami. Spotka się z Lady Ashbury na West Endzie. Zaproszenie od Lady Ashbury. Drogi doktorze Reed, żywię nadzieję, że ten list trafi do pana jak najszybciej. Musimy bowiem czym prędzej się spotkać. Sytuacja na West Endzie rozwija się w zawrotnym tempie i jestem przekonana, że nam oboj grozi wielkie niebezpieczeństwo. Stróże Priven rozpoczęli wielkie polowanie w Londynie i od kilku dni aktywnie szukają ekonów, a tych, których znajdą, zabijają. Och, przepraszam. Skontaktował się ze mną Lord Redgrave, przewodniczący klubu Ascalon. Wiedziałem, że będą chcieli się z nami spotkać. Chcę się z panem natychmiast rozmówić. Proszę do mnie przybyć w pierwszą pasującą panu noc. Musimy się naradzić. Załączam oficjalną przepustkę, która pozwoli panu przejść przez każdą barykadę i punkt kontrolny kwarantanny w mieście. Pańska przyjaciółka, Lady Ashbury. No dobra. Zaproszenie, no i to jest dokładnie to samo. To jest ten pamiętnik. Do tego ciągle nie znalazłem fiolki. Okej, zobaczmy. Odżywcza krew na surowice dla wampirów. Czyli tak, niebieska na przywracanie krwi, na 100 punktów krwi. Znaczy, no tak, na 100 punktów krwi przywraca. Dobra, nic więcej chyba nie zabrałem, co nie? Tutaj żadnych fragmentów nie, ale chyba te niewielkie znalazłem? Tak, ale oczywiście za mało, aby ulepszyć sobie nożyk. Bo kołka nie ulepsza bardziej. Dobra, w takim razie to będzie chyba tyle. Bo tutaj Lady Ashbury już nie ma, ale może przejdę się do doktora Swansea'ego i z nim jeszcze przegadamy tę jedną rzecz. Doktor Tippett, Strickland i Ackroyd. It's locked. To jest jakiś ich wspólny gabinet? Czy jak? Nie wiem, jak to rozumieć teraz. Dobra, never mind. Panie Swansea, mamy do pogadania. Jonathan, old chap. How are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. A je, o Boże! Ale ja teraz laga zaliczyłem. Myślałem, o kim ona tam gada z tą rudą. A i chodzi o Lady Ashbury. Chyba debil. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Geoffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Priwen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. No jak ich tak wybijam co chwilę, no to się nie dziwię, że powiększają swoje szeregi, powiedzmy. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible.
Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Proszę, proszę. Dobra, a jaka tam wskazówka wskoczyła? Jedna z trzech. Tylko dziwo, nie poprawia to jakości krwi, bo już 6 tysięcy to jest maksimum chyba. Edgar uważa, że wyróżnia się na tle innych członków Bractwa Stołu Świętego Pawła. No jeśli pozostali chcieliby ze mną gadać, a kto wie, może i by mnie zabić, tak jak Privenci, no to faktycznie jest on czarną owcą, no ale jak na razie niewiele o tym wiadomo. Jak już tak jest, to przy okazji dam temu ten środek na zmęczenie. Dobra. Thank you, Edgar. We shall speak again later. Pogadaliśmy? No to dobra, póki co ode mnie to tyle. Kończymy ten odcinek, a co za tym idzie? I dzisiejszą dla was przygodę z wampirem. Ode mnie to tyle i widzimy się następnym. Cześć.